Wojska Polskiego od popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu przechodzimy do celebrowania tajemnicy Eucharystii, tajemnicy naszego odkupienia. Przez ręce Maryi chcemy Panu Bogu dziękować za wszystkie łaski udzielane nam i tym, do których jesteśmy posłani, za łaski udzielone w ciągu tego ostatniego roku od ubiegłych rekolekcji. Czcigodni kapłani, czcigodni ojcowie, drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy rekolekcję tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej. Jest to znak dla nas odprawiający te rekolekcje i wielki symbol. Obieramy Marię jako przewodniczkę, jako patronkę, jako wzór stawania w szczerości i prawdzie wobec Jezusa. To od niej będziemy się uczyć słuchania Słowa Bożego i będziemy się uczyć bliskości, intymności z Jezusem. Będziemy się uczyć też wewnętrznej wolności. Temat tych rekolekcji to intymność i wolność w spotkaniu z Jezusem. Bo intymność i wolność w spotkaniu z Jezusem jest warunkiem i gwarantem, że będziemy wobec wiernych, jak sam Bóg stawia na naszej drodze, będziemy zachować się życzliwie, po ludzku, ciepło, współczująco. Dlatego podejdźmy tutaj.
się razem, abyśmy mogli rozpocząć tę drogę krzyżową i razem przebyć, by również zyskać owoce, które są do tej drogi, do przeżywania wspólnie w drogi krzyżowej. Czuł się potraktowany niesprawiedliwie. Po ciężkiej pracy na polu obcy ludzie zmuszają go do wykonania dodatkowej pracy. Powierzam Ci, Panie, całą moją drogę życia naznaczoną nie tylko moją słabością i grzechem, ale nade wszystko Twoją łaską. Ona zawsze była większa od mojej słabości. Chroń mnie, Panie Jezu, przed duchem. Zawierzamy Ci całe nasze życie. Bądź nam matką, opiekunką, pocieszycielką, wzorem miłości. Daj nam głębokie pragnienie modlitwy. Daj nam wolne i czyste serca, abyśmy coraz głębiej mogli jednoczyć się z Twoim Synem wraz z Tobą. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją. Pamięć moją i rozum, i wolę mu całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj Ty w pełni, wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość i łaskę, albowiem Tobie wystarcza.